Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 17 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, Pan Jezus jest absolutnym przeciwieństwem tego, co serwuje świat. Świat często uzależnia ludzi po to, żeby mieć stałych klientów. Czasem sprawia, że kogoś uzależnia od jakichś produktów po to, żeby wciąż czerpać zyski. Natomiast Pan Jezus daje Eucharystię, daje swoje ciało. Świat często klasyfikuje czy kwalifikuje ludzi, tych lepszych i tych gorszych. Natomiast Pan Jezus mówi, On nikogo nie chce odrzucać, On każdego kocha. Pan Jezus nie chce nikogo stracić, tak mówi w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus chce zawalczyć o każdego człowieka, nawet o tego człowieka, o którego często przestali już walczyć jego najbliżsi. Dzisiejszy świat, kochani, często spisuje na straty wielu ludzi i nie wierzy w to, że mogą się gdzieś tam dźwignąć i rozpocząć jakieś nowe życie. Pan Jezus daje każdemu szansę. Świat, kochani, nastawiony jest na branie, natomiast Pan Jezus przychodzi, aby dawać. Często zdarza się, że niektórzy ludzie nie słyszą słowa daj, ale słyszą bardzo wyraźnie słowo masz, proszę. Chętnie otrzymują, ale żeby dzielić się z innymi, to nie zawsze. Jeszcze jest takie bardzo piękne powiedzenie, mianowicie można dać wiele i serce zranić, można dać mało i serce rozradować. A więc umiejętność dawania drugiej osobie też jest bardzo ważna. Pan Jezus nikogo nie upokarza, dając swoją łaskę. Wystarczy po nią sięgnąć i człowiek czuje się, że jest w jakiś sposób wywyższony. Jeden ze świętych powiedział takie mniej więcej zdanie, ja będę parafrazował, że przyjmując jakiś posiłek, ten posiłek staje się częścią nas. Natomiast kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to my stajemy się częścią Pana Jezusa. Kochani, chciałbym teraz pokazać Wam bardzo szczególny podarunek. Ktoś z Was spojrzy i powie, no nie, ojciec zabawki przynosi na Zielone Pastwisko. Słuchajcie, jeśli nie wyjaśnię Wam, dlaczego to przyniosłem, to rzeczywiście możecie to źle odebrać. Otóż słuchajcie, w naszej parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi mamy świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. I często są to dzieci, z którymi nikt nie chce pracować. Zdarza się, że niektórzy na straty spisują właśnie te dzieciaki. Kiedyś jeden z nich, to już o tym kiedyś wspominałem, przyszedł i mówi, ojcze, kiedy mnie wyrzucisz ze świetlicy? Bo już wyrzucili mnie ze świetlicy szkolnej, wyrzucili mnie z zuchów, z treningów, z innych zajęć. A ty kiedy mnie wyrzucisz? Ja mówię, aniołem to ty nie jesteś, no ale nigdy cię nie wyrzucę. Dam ci najwyżej jakąś karę i będziemy pracować nad sobą. Co ty na to? On mówi, no bardzo chętnie. Ten motocykl, kochani, otrzymałem od dziecka, które leczy się na nadpobudliwość, na agresję i na brak koncentracji. On kilkadziesiąt razy składał i rozkładał ten motocykl, żeby tylko wyszło tak, jak jest w instrukcji. Denerwował się strasznie. Było słychać krzyk, nerwy, płacz, ale w końcu mu się udało i ofiarował mi. Tym bardziej, kochani, doceniam i Pan Jezus również docenia taki podarunek, w który musimy włożyć więcej serca. Może się zdarzyć, że jak ci, którzy przychodzą do świątyni, po prostu rzucają cokolwiek, a wdowi grosz, czasem to, co wymaga takiego ogromnego wysiłku, jest o wiele cenniejsze właśnie dla Pana Jezusa. Kochani, myślę, że my nie zawsze potrafimy dawać prezenty, nie zawsze potrafimy otrzymywać również prezenty. Pan Jezus daje nam największy skarb swojego życia, daje nam siebie samego. A my czasem nie potrafimy tego przyjąć. Pan Jezus jest na wyciągnięcie ręki. Możemy przyjść adorować Najświętszy Sakrament. Możemy codziennie przyjmować Komunię Świętą, a często z tego daru nie korzystamy. Dlaczego? Uczmy się, kochani, z godnością przyjmować dar, który Pan Jezus nam daje. Uczmy się również ofiarowywać drugiej osobie taki dar i w taki sposób, żeby nikogo nie upokorzyć. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.